To jest taki fajny film, fajny sklep, gdzie mają bardzo różne produkty. Na przykład najfajniejsze produkty to są właściciela sklepu. Miody, pyłki, wszystko. Zobacz, w jakiej cenie jest 1,2 kg miodu. To jest po prostu szokująca cena. Nigdzie za tyle nie kupicie miodu. A tu właściciel ma swoją pasiekę i ma wspaniały miód. Ja malinowy szczerze polecam, bo jakoś bardzo mi przypadł do gustu. To teraz mój ulubiony. Kiedyś był lipowy, teraz malinowy. Pyłek pszczeli. Jeżgę można tutaj też kupić wszystko. Nie? Ładnie też zapakowane na prezenty. Teraz tak, jak tutaj popatrzymy w chłodnie, tutaj produkty nasze są zaznaczone zieloną ceną z żubrzykiem. Jest masło hajnowskie jedno i drugie. Zobaczcie, jaka cena. To nie to, co w Biedronce. Tu są nasze sery z hajnowskiej mleczarni. Ser carski, ser ogona żubra podlaski. Nie, przesuwam. O, ser podlaski, puszczyk wędzony. A tu jest ogona żubra. Także naprawdę super produkty nasze. Tutaj dzisiaj bardzo małe zaopatrzenie, pewnie po weekendzie wykupione. Sery od Baciuszki naszego, Adama Lewczuka. Ser dojrzewający z kozieradką, ser dojrzewający płastki róży, sery z puszczy. Jeszcze tu zawsze stoją w słoiczkach, ale widzę, że wszystkie się sprzedały. Takie koreczki fajne, także to też polecam. I te sery są wszystkie również nasze, Adamski Gouda. Jak się wrócimy do tyłu, to mamy tutaj regał, gdzie są herbaty z puszczy. Tutaj nasze runo, hajnowska firma. Herbaty z runa, zioła z runa. Wszystko co pyszne. Tu widzę, że nie ma herbaty. Taka jest gold, bardzo fajna, za 30 zł ze złotem. Polecam ją, bo naprawdę coś niesamowitego ta herbata robi. Idziemy dalej. Która to nie ma? Nie, akurat ten to nie chwilowy, bo po weekendu zawsze jest wyczyszczone. Tu jest taki regał. To są nasze zioła z puszczy. Naszego runa z hajnówki. Ja polecam na przykład przyprawę do kawy, której też widzę, że się skończyła. Jest trawa żubrówka, ale świetny produkt to jest pieprz z puszczy białowieskiej. Pieprz ziołowy białowieski. O. Czosnek nasz, niedźwiedzi. Także zobaczcie sami, jakie fajne przyprawy. Świetna jest przyprawa do kawy, ale właśnie chyba się skończyła. Coś jej nie widzę. Ale na dole zobacz, ile jest ziół. Jest dziewanna, miodunka, mięta. Cynamon są nasze i są też jakieś tam, wiadomo, też ściągnięte, bo cynamon u nas nie rośnie. Ale nasze runo to przygotowuje i można z całą odpowiedzialnością i pewnością sobie zakupić, bo wiadomo, że dobre, tak? Ale na przykład produkty, które ja polecam, to właśnie ta gira, którą piłeś. To jest ten kwas chlebowy litewski, nie? A tutaj z naszego browaru hajnowskiego. Te też są oznaczone. Z naszego browaru też oznakowane już. Że widzę, że to nasze produkty regionalne. Mają też kiszkę ziemniaczaną, akurat teraz nie ma, ale normalnie jest kiszka ziemniaczana i inne fajne rzeczy. I na przykład podlaskie kiełbasy też z podlaskiej wędzarni. I takie typowe, o, na przykład tutaj to są wszystko garmażerka nasza, nie? Łódka faszerowana, filety z piersi. I tu są podlaskie kiełbaski pyszne. I bywa, że jest Marcinek, ale zobaczę, gdzie jest. Tyle może nie wszystko, no bo musi być przekrój wszystkiego, ale śliwki są też. Niektóre rzeczy są polskie, niektóre nie. A pomidor na przykład jest nasz polski, proszę bardzo. Ogórki tak samo nasze polskie. Jabłka nasze polskie.
są naprawdę wszystko bardzo dobrej jakości, wysokie, wszystko świeżutkie jest, ma tutaj jakieś